Witam, nazywam się Andrzej Kasprzyk. Dziękuję za pobyt na tej prezentacji. Postaram się dzisiaj opowiedzieć kilka słów na temat tak zwanego pozycjonowania, które tak naprawdę w moim mniemaniu można w dużej części sprowadzić do optymalizacji serwisu. Dobrze. Pilot jest. Kto? Aha, okej, dziękuję. Na początek może opowiemy sobie o kilka słów o zagadnieniach technicznych, które są przydatne, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy jeszcze serwisu internetowego i zastanawiamy się nad wyborem hostingu, na co zwróci uwagę, za wyjątkiem ceny, która zapewne dla większości jest dosyć znacząca, ale jest czynnikiem, który w dużej mierze może przesądzić o który może przesądzić o pozycjonowaniu tej strony. W dalszej kolejności omówimy podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem, z używaniem opisów meta, jak używać poprawnie, jak używać optymalnie. No i w dalszej kolejnej części przejdziemy do tego, jak to robić w Joomla. Chyba nie działa, bo się nic zainstalował. Dobrze, więc jeśli powiemy sobie o zagadnieniach technicznych, widzę tutaj wielu asów, starych wyjadaczy dżunglowych, dla których te sprawy zapewne są znane, natomiast być może dla części z Państwa te informacje mogą być przydatne. Tutaj w szczególności opowiemy sobie o tym, na co warto zwrócić uwagę podczas optymalizacji witryny. Część z tych punktów może się wydawać rzeczywiście zbyt naturalna, natomiast warto sobie powiedzieć, że optymalizacja to nie jest coś, co można określić jednym słowem, to jest coś, co można przyrównać do budowy domu. Na to składa się szereg różnych czynników. Tutaj opowiemy sobie o tych czynnikach podstawowych, czyli plik site map XML, który powinniśmy wrzucać do głównego katalogu stron, ale oprócz tego plik site map HTML, który możemy zamieścić w postaci zakładki w witrynie internetowej. Kolejna rzecz, plik robots.txt, to jest znany od dawna. Warto zapamiętać, żeby pierwsza reguła, którą wstawiamy w plik txt, wskazywała właśnie ścieżkę do mapy witryny sitemap XML. I tutaj to, co uległo zmianie w ciągu ostatniego roku, jeśli mówimy o zawartości pliku robots.txt, to odblokowanie odczytywania przez roboty plików szablonu, które mieszczą się w Joomli w katalogu głównym templates. Kolejna rzecz, favikonka, plik htaccess. Właśnie, jest wiele witryn, które nie korzystają z funkcjonalności pliku htaccess, za pomocą którego możemy uzyskać tak zwane przyjazne linki. Tutaj podałem odnośnik, prawda, do dokumentacji dżumlowej, w której jest to dokładnie wyjaśnione. Kolejna rzecz, na którą warto zwracać uwagę przy wyborze hostingu, i tutaj warto, myślę, to uwzględnić, ponieważ w zdecydowanym stopniu będzie to wpływać na szybkość działania serwisu, mianowicie wybór rodzaju serwera webowego. Jeśli przewidujemy serwis, a każdy tak zapewne przewiduje, który będzie odwiedzało tysiące użytkowników, warto zwrócić uwagę, żeby to był serwis, który jest szybki. W związku z tym warto zwrócić uwagę na to, czy to będzie Apache, który jest bardzo popularną platformą i w sumie jedną ze starszych, czy to będzie Nginx, czy to będzie LightDPD. I tutaj, jeśli chodzi o szybkość, Nginx od momentu powstania cieszy się opinią takiego najszybszego. To się zmieniło w międzyczasie. Apache w tej chwili też jest na tyle zoptymalizowany, że również może być serwisem szybkim. Natomiast to, na co warto zwracać uwagę i to, co zarazem decyduje w opinii wielu webmasterów o słabości serwisu home.pl, to jest właśnie możliwość kompresji. Czy to za pomocą modułów zip czy deflate, które to moduły są nieobecne na home.
Nie o to chodzi, żeby robić Homowi złą opinię, bo to też można kompresją zyskać trochę naokoło. Natomiast wydaje mi się, że to powinno być jednym z pierwszych pytań, które sobie stawiamy przy wyborze hostingu. Kolejna rzecz, bezpieczeństwo, które jest nierozerwalnie związane z SEO, czyli z naturalnym pozycjonowaniem. Serwisy, które są niedostępne z tego powodu, że Google je zablokuje, dlatego że zostały zarażone jakimś malwarem, no to nie są dostępne. No i na to należy zwrócić uwagę. Zresztą chyba mój przedmówca, prezenter, mówił chyba sporo o bezpieczeństwie, więc warto to uwzględnić. Kolejna rzecz, może tak troszkę szybciej. Certyfikaty z SSL. Kiedyś te certyfikaty były bardzo drogie. Dodatkowo serwery w hostingach używały jeszcze tradycyjnej technologii, w związku z czym strony korzystające z serwisów z certyfikatów SSL były trochę wolniejsze niż te strony, powiedzmy, poczystym HTTP. W tej chwili sytuacja dramatycznie się zmieniła, ponieważ większość hostingów, przyzwoitych hostingów, używa szybkich dysków SSL, w związku z czym SSL nie jest ograniczeniem. Kolejna rzecz, cena, która może być dla wielu ograniczeniem, też przestała chyba nim być, ponieważ w hurcie hard.pl można kupić taki certyfikat chyba około za 120 zł na 4 lata. Przyznam się, że są to marne pieniądze. Może nie marne, ale dostępne dla każdego. Więc warto korzystać. Sam osobiście w moim własnym serwisie nie korzystam, bo instalowałem. Nie ma czasu po prostu. Kolejna rzecz, flash. No, wielu flashowców, którzy się, że tak powiem, od lat tym parają, pewnie lubi to, ale niestety ten rok pokazał, że flash odejdzie do lamusa bez miłosierdzia. Dobry przykład YouTube, który z tego wychodzi. Wyżej. Przyjazne linki. I właśnie tutaj podałem ten odnośnik, o którym wspominałem wcześniej w kontekście pliku apaczowego. Warto się zapoznać i używać. To jest absolutne minimum, chciałbym podkreślić, ponieważ absolutne minimum, jeśli chcemy uzyskać w miarę jakieś sensowne, wysokie pozycje. Kolejna rzecz, szybkość serwera, no to już wspomnieliśmy. Polecam do zainstalowania w przeglądarce dowolnej, z jakiej korzystamy, taki dodatek Netcrafto, który nam pokazuje bezpieczeństwo serwisu, poprawność zaimplementowanego certyfikatu SSL, jak i szybkość, tam też możemy sprawdzić. Kolejna rzecz dotyczy robotów, kilka linków o tym, jak się tym posługiwać. Roboty dotyczą nie tylko treści, tak uwagi jasne przypomnienia, ale również obrazków, mediów, filmów i innych rzeczy. Zastosowanie opisów meta. Jeśli mówimy o opisach meta, musimy powiedzieć przynajmniej o trzech opisach meta. Tytuł, czyli to, co widzimy u samej góry w przeglądarce, jeśli mamy włączoną tę opcję. Kolejna rzecz, meta description, to co widzimy w wynikach wyszukiwania przeglądarki oraz słowa kluczowe. Jest wiele opinii na ten temat, natomiast doświadczenia wiem, że nadal te czynniki się liczą dla osiągnięcia lepszej pozycji. I teraz tak, to co się zmienia w czasie, to się zmienia liczba znaków. W tej chwili taka optymalna długość tytułu to jest 54 znaki. Kiedyś to było 70, w zeszłym roku jeszcze 60. Jakoś tak, w tej chwili nieco mniej. Kolejna rzecz, pozwolenie na indeksowanie strony, czy to w pliku robots, czy wewnątrz. To jest kolejne. No i słowa kluczowe właśnie. Jest dużo opinii, powiedzmy, zwłaszcza w ostatnim roku, że zupełnie się nie liczą. Natomiast z moich obserwacji wynika, że ciągle się liczą. Być może te opinie pochodzą z niezrozumienia, jak to działa, ponieważ mówimy tutaj o słowach kluczowych, nie wpisanych w elemencie meta keywords, bo to jest jeszcze inna bajka, natomiast mówimy tutaj o słowach kluczowych wpisanych w polu tytułu. Liczy się liczba tych słów i kolejność tych słów. No i kolejna rzecz, te słowa muszą być oddzielone w jakiś sposób. Optymalne sposoby mogą być różne, przecinek, myślnik, znak pionowy albo poziomy. Maksymalna liczba słów 10. No, kolejny metaopis, znaczy kolejny czynnik to metaopis, meta description. Aktualnie 160 znaków. Dlaczego warto o tym pamiętać, jeśli używacie komponentów do Joomla typu EasyBlock czy inne,
to polecałbym zwrócić uwagę, ponieważ niekoniecznie musimy ten opis pisywać z ręki, możemy zastosować przepisywanie automatyczne, czyli wycinanie początku na przykład wpisu. I tam jest możliwość zdefiniowania o liczby znaku. Warto to, z tego korzystać. Informacje o użytym oprogramowaniu. No to nie ma znaczenia, ale tak sygnalizuje. Można zamiast słowa dżungla włożyć inne słowo. Po to, żeby w cudzysłowie zmylić takich początkujących hakerów, żeby nie próbowali się włamywać. No właśnie, to teraz o tym bezpieczeństwie parę słów. Hosting to jest właśnie wyłączone przeglądanie plików w katalogach hostingu. Z reguły wszystkie hostingi przestrzegają tej reguły, niestety. Niestety nie wszyscy deweloperzy Joomla uwzględniają ten fakt. Przykład, po zainstalowaniu jakiegoś dodatku, nie wiem, komponentu, zdarza się często, że w pliku w którymś podkatalogu, w folderze, można je przeglądać jako zewnątrz, jako internauta, ponieważ brak pliku index.html. Na pewno to nie sprzyja w jakiś sposób bezpieczeństwu serwisu, ponieważ potencjalny atakujący na tej podstawie może na przykład rozpoznać jaki to komponent, jaka wersja i to wykorzystać. Kolejna rzecz, to nie są może moduły takie, to nie jest może rzecz decydująca, natomiast to jest kolejne utrudnienie rzucane jak tym początkującym hakerom pod nogi, mianowicie wyłączona sygnatura serwera. Chodzi o wersję używanego oprogramowania typu, nie wiem, Apache czy Nginx. Można to zawrzeć w pliku PHP i nie, na przykład. Kolejna rzecz, korzystanie z własnego pliku HT Access. No, o tym mówiłem wcześniej, nie będę się powtarzał. Moduł Rewrite jest w dżungli opcja używaj przyjaznych linków w konfiguracji globalnej. Polecam ją używać wspólnie z plikiem HT Access. No i teraz ta kolejna rzecz przy wyborze hostingu. No trudno to jakoś wyłapać, zanim się tego pakietu hostingowego nie wykupi. Mianowicie towarzystwo tych, powiedzmy, stron innych, które znajdują się na hostingu współdzielonym. No, może się zdarzyć, że są jakieś strony z grami online, jakieś hazardowe, jakieś, prawda, pornograficzne. Lepiej tego unikać. Natomiast na pewno można sprawdzić reputację hostingu przy pomocy chociażby tego Netcrafta, dodatku, o którym wcześniej mówiłem, wybierając jakąś stronę. Kolejna rzecz, zastosowanie w pliku HT Access blokowania niepożądanych robotów. Można w ten sposób wprost, można też użyć do tego jakiegoś firewalla, który jest dedykowany dla Joomla, na przykład Akiba Admin Tools czy RS Firewall. Co jeszcze inne? Kolejna rzecz, blokada robotów, innych robotów za wyjątkiem Google. Jest to też słabe trochę rozwiązanie, ponieważ potencjalni atakujący zawsze mogą się podszyć i wpisać swoją nazwę robota, chociażby wykorzystując Google. Kolejne sprawy, tylko tak szybko, żeby pokazać blokadę złośliwych robotów. O, tutaj się można zatrzymać na chwilę. Przekierowanie 301, o którym też warto pamiętać, w szczególności przed uruchomieniem serwisu lub po zmianie serwisu lub po przeniesieniu serwisu. No, wiąże się to z tym, że możemy prezentować swój serwis klienta w sposób ze stron z przedrostkiem www lub bez www, co sprawia, że ten serwis zawiera zdublowane treści w oczach robotów, w tym tego najważniejszego google'owego, więc to przekierowanie jest potrzebne. Blokada kradzieży plików, czyli mam tutaj na myśli jakieś grafiki, które mamy na stronie. No jest to przydatne o tyle, że jakiś pakiet hostingowy, który, prawda, z którego korzystamy, zawiera określone parametry, aby nie utracić tych parametrów w ciągu danego miesiąca, aby się nie wyświetlała strona z błędami, warto to może sobie wpisać taką regułę. Kolejne rzeczy, które w Joomlu są domyślne, które decydują o jej powodzeniu i o tym, że się bardzo dobrze nadaje do pozycjonowania, to są właśnie to są właśnie znaki, które oddzielają słowa
słowa, którymi to są nazwy kategorii, nazwy sekcji w poprzednich wersjach Joomla, czy tytuły artykułów. W Joomla są to domyślnie myślniki. I taki sposób prezentacji Google premiuje najbardziej, w przeciwieństwie do innych, typu podkreślniki. Jeśli mamy kilka domen, to może być sytuacja, gdy mamy domenę jakąś, którą używaliśmy ją na podstawową stronę internetową. Niestety zaspamowaliśmy w czasie jakimiś linkami z zewnątrz, które wpłynęły na to, że ta strona trafiła gdzieś, nie wiem, dostała bana, czyli została ukarana. Zarejestrujemy nową domenę. Możemy oczywiście przekierowaniem 301 przekierować starą domenę, aby dotychczasowi jacyś klienci, prawda, trafili na nową stronę. Przykład i tego, jak używać. Kolejne zastosowanie to obsługa błędów 404. To jest dosyć istotny czynnik, który tak naprawdę jest elementem użyteczności usability, dzięki której odpowiedniemu wykorzystaniu nasi klienci, nasi internauci widzą, co tam, prawda, jak dotrzeć do informacji, których szukali. I o tym warto pomyśleć, aby taką obsługę wdrożyć. Podałem tutaj linka do wskazówek Google. Kolejna rzecz to dotyczy reputacji serwisu, czyli bezpieczeństwa, o którym wspomniałem też wcześniej. I ogólnie wybór z hostingu, no właśnie, zawsze trzeba sobie postawić pytanie, do czego, jak będziemy wykorzystywać. Większość z Państwa zapewne wykorzystuje serwery współdzielone z racji tego, że jest to dosyć optymalne rozwiązanie, niedrogie, które nie wymaga od razu wykładania dużych środków finansowych. Natomiast jeśli liczba użytkowników nam rośnie, trzeba pomyśleć o serwerze VPS, na którym sami sobie dedykujemy, wybieramy system operacyjny typu, nie wiem, Debian, Ubuntu, na którym sami instalujemy wybrany serwer webowy typu Apache. Warto przy okazji zwrócić, czy wybierając ten, prawda, VPS, czy dany hostingodawca odpowiednio dba o bezpieczeństwo i reaguje na zgłoszenia spamowania. Chodzi o zmianę konfiguracji serwerów, czy na włamania. Jeśli reaguje wolno na złą opinię, i nie warto takiego wybierać. Struktura treści w Joomla to jest coś, co nadal niestety nie zawsze jest odpowiednio wykorzystywane. Pan Stefan Zwiastun w swoim czasie to ładnie opisał, wiki Joomla, i chwała mu za to. Można powiedzieć, że są to takie fundamenty, podwaliny do tego, aby ten nasz serwis odpowiednio właśnie był przygotowany pod kątem optymalizacji. Co mam tutaj na myśli? W szczególności nazewnictwo tych sekcji kategorii. No, w wersji Joomla, czy mówmy o kategoriach, niestety w wielu wypadkach nie są używane w ogóle. I to jest problem z punktu widzenia optymalizacji, ponieważ można tych nazw, tych kategorii użyć w odpowiedni sposób, nadając im nazwy słów kluczowych. Czyli na przykład w przypadku serwisu, który traktuje na temat, nie wiem, jedzenia, można wykorzystać wybrane słowa kluczowe z tej, powiedzmy, branży. Nie wiem, obiad, śniadanie, kolacja, to może być podstawowa kategoria. Kolejne kategorie można podzielić na przykład na francuska, włoska, polska, a dopiero na samym końcu nazwa artykułu. I w ten sposób układa nam się ładnie nazewnictwo. Później to będzie widać. Kolejna rzecz, która jest zwykle niewidoczna dla przeciętnych ludzi, mianowicie obrazki, grafiki na stronie, które powinny być opisane. Opisane tutaj dwie ważne rzeczy. Nazewnictwo plików w postaci słów kluczowych oraz alt, czyli alternatywne opisy zdjęć, które nadajemy, wstawiając to zdjęcie do Joomla. Można zdawać treści w stopce, stary numer, nie jest to konieczne, ale czasami się przydaje. Z tym, że warto pamiętać, aby może ta stopka nie była identyczna na każdej podstronie serwisu, tylko odpowiednio do tego, w jakich kategoriach traktuje dana tematyka, była inna stopka. Ta stopka może w Joomla, to może być moduł stopka wykorzystujący określony moduł szablony, na przykład.
No teraz tak, jak klient się odnajduje u strony? Raczej nie po grafice. Raczej po tym, jak serwis jest mocno zoptymalizowany, czyli jak naturalnie się wypozycjonuje w wynikach wyszukiwania Google. No i do tego nam się przydaje właśnie ten komponent, przepraszam, ten plik htaccess w przypadku zastosowania serwerów apaczowych, ale do tego nam to jest dobrze, jeśli użyjemy i na pewno nam pomaga. Natomiast to nie są te czasy 5 czy nie wiem, 8 lat temu, kiedy wystarczyło włączenie pliku htaccess i wtedy było, powiedzmy, dobrze w wynikach wyszukiwania. Niestety stawka ciągle idzie do góry, ciągle coraz większe wyzwania, dlatego warto pomyśleć w przypadku, jeśli nam na tym zależy, o wykorzystaniu jakiegoś komponentu SEO. I tutaj w szczególności ja polecam, może nie polecam, ale przetestowałem i chcę powiedzieć, że działają całkiem nieźle. Takie trzy komponenty, ACSEF, UMSEF i SH4, no RSSEO też. I SH404SEF, przy czym UMSEF ma dosyć taką niekorzystną politykę cenową, ponieważ co roku trzeba płacić, jest przyporządkowany do jednej domeny. W innych przypadkach wygląda to nieco lepiej. Na przykład SH404SEF, no ten ma akurat niezłą politykę cenową, ponieważ można wykupić komponent. Nie ma tu Aleksandra Kuczka, on ma równoległą prezentację, opowiada właśnie o licencjonowaniu dodatków komponentów. On ma taką politykę, że po jego wykupieniu jest 30 kilka dolarów, można używać go na wielu domenach. Także warto pomyśleć. Kolejna rzecz, mapa serwisu, która nam może posłużyć do przygotowania mapy serwisu w postaci HTML, czyli jako zakładka na stronie, ale również do przygotowania mapy w postaci XML. Popularny ASM Map, który nam zastąpił XMapa, warto też się zainteresować JSite Mapem. To jest kolejny komponent, który zrobił, który ciągle rozwija pewien Włoch. No, w zeszłym roku tak, no, mówiliśmy o nim na Jugu Warszawskim. No i warto też pomyśleć o tym, żeby odpowiednio eksponować nagłówki. Pewnie wielu z Państwa to robi. Natomiast warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że w przypadku wielu szablonów dżumlowych tytuł artykułu jest wyświetlany jako nagłówek H1, ale często się też zdarza, że logo jest też opisane jako H1. Dwa nagłówki H1 to jest błąd trudno wybaczalny, dlatego warto używać innego takiego komponentu header tags, darmowy, do pobrania z repozytorium Joomla, który nam przy pomocy którego możemy regulować, ustawiać liczbę nagłówków i ich rodzaj. Nagłówek H1, przypomnijmy, może być tylko jeden na danej podstronie. Pozostałe mogą występować w większej liczbie. Tutaj na dalszej powiemy o komponentach. Komponentach, które działają korzystnie na SEO, czyli na to organiczne pozycjonowanie serwisu opartego na Joomla. Mianowicie o optymalizacji skryptu. W zeszłym roku była na Jugu Warszawskim, była fajna prezentacja temu poświęcona. Taki dodatek JCH Optimize, dodatek co prawda płatny, ale jest też chyba wersja darmowa, ile pamiętam. Pomaga nam w kompresji treści, skryptów czy zdjęć, prawda? Kolejna rzecz, jeśli nie potrafimy, nie udaje nam się, nie chce albo chcemy mieć łatwo, dodatek do przekierowania 301. Też jest dostępny. Google Analytics to zapewne zainteresuje wielu marketerów. Tutaj też podam linka do jakiegoś, do pewnego rozszerzenia rozwijanego z kolei przez PT z Australii akurat, całkiem niezły. Captcha dla Joomla, właśnie, to też warto o tym powiedzieć. W zeszłym roku miałem to, odnośnie tego pytania, na część z nich odpowiedziałem, na część niestety chyba nie, więc może jeszcze raz przypomnę. Captcha to jest coś, co nie Państwo, większość z Państwa wie, ale no szybko. To jest kod taki antyspamowy, który należy przypisać, zanim wyślemy maila do danej osoby, która prezentuje daną stronę. Po co jest ta captcha? Po to, żebyśmy my jako właściciele strony nie byli spamowani ciągle przez jakieś nie ludzi, tylko roboty, które w przypadku braku captchy ciągle wysyłają do nas setki mail. Google to rozpoznaje, że nie ma captchy i dzięki temu, może nie dzięki temu, ale przez to serwis ma gorszą pozycję.
Kolejna rzecz jeszcze, o której warto i o której tam dalej pewnie sobie powiemy, to jest, no właśnie, oprócz kapczyn, jeśli część ludzi podaje adres mailowy na stronie w czystej postaci. Czyli jest zakładka kontakt, może być formularz kontaktowy, ok. Niektórzy dodają do tego adres mailowy. No i teraz pytanie. No może nie pytanie, ale taka obserwacja. Najlepiej, żeby ten adres mailowy był zabezpieczony. To już nie jest kapcza, tylko to jest zabezpieczenie tego adresu mailowego. Jest szereg różnych dodatków, repozytorium Joomla, które dotyczą ochrony tego adresu. Coś co nazywamy email protector, ale oprócz tego warto, aby ten adres, który podajemy na stronie, czy który wykorzystujemy, nawet go nie ujawniając, żeby pochodził z danej domeny. I miał zaimplementowane dwa mechanizmy. SPF, który jest używany już przynajmniej chyba od 10 lat, ile pamiętam, a który to mechanizm mówi innym serwerom poczty, czyli trywialnie mówiąc naszym odbiorcom, że nasz adres to jest naprawdę nasz adres, a nie kogoś innego, kto się podszywa. Ale również warto pomyśleć obecnie o tym, żeby uwzględniał taki mechanizm DMARC, ponieważ w ostatnim miesiącu bodajże Google zaczęło to stosować. Kolejna rzecz, linki kanoniczne, które no, generalnie, jeśli o tym mówimy, chodzi o to, że dana strona może mieć kilka różnych adresów. Może mieć długi adres, łącznie z nazwą kategorii 1, 2 i nazwą tytułu, ale również może mieć jeden adres, typu na przykład joomla.dave.pl, łamany rejestracja. Oprócz tego kilka innych adresów. Możemy te adresy podawać różnym partnerom, współpracującym serwisom i dzięki temu mieć kontrolę, kto skąd do nas się zalogował. Kolejna rzecz to obsługa, jak to mówiłem, przyjazne zdjęcia właśnie. To jest responsywność. To jest to, na co warto zwracać uwagę w coraz większym stopniu od kwietnia zeszłego roku. I tutaj też warto przypomnieć, że jeśli mówimy o responsywności, dotyczy ona nie tylko samego szablonu, ale również elementów, które wykorzystujemy w serwisie, czyli responsywne galerie, responsywne slajdy, responsywne newslettery. Dzisiaj na pewno o tym będzie mówił kolega z AC Mailing. Ponieważ zbliżamy się do końca, więc krótko jakoś spróbuję podsumować. Tytuły artykułów maksymalnie 60 znaków z przerywnikami. Mówimy o znaczniku title. Organizacja i porządek treści zapewniony przez nazewnictwo kategorii, nazewnictwo tytułów artykułów. Warto jeszcze właśnie tutaj powiedzieć o takiej rzeczy jak nazewnictwo. Wpisując na tytuł artykułu w polu, które powiedzmy powinno go posiadać, zawierać, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby w aliasie nie było polskich czcionek, tylko czcionki z alfabetu łacińskiego. Używanie nagłówków, optymalne pisanie treści. Warto tutaj wspomnieć, żeby tych treści nie pisać tak jednym ciągiem, tak żeby się nie ciągnęły jak jakiś dywan, tylko robić przerwy, tak po 6, 8 wierszy, czasami po 10, zależy od długości naszego tekstu. No i zdjęcia, no nie wrzucać tych dużych zdjęć, tylko jakoś je optymalizować. Pod Windows jest taki program Image Resizer, który nam szybko, prawda, pomoże te zdjęcia zmniejszyć. No i jeśli mówimy właśnie o pozycjonowaniu, to możemy wspomnieć o tych linkach, ale niekoniecznie za nie płacąc, kupując jakieś specjalistyczne oprogramowanie. Możemy również linki pozyskiwać między podstronami naszego serwisu, a jest to zupełnie bezpieczne i opłacalne. Podsumowanie, jeszcze raz, tak prawda, w postaci listy, warto tutaj przypomnieć o ścieżce powrotu, użyteczność, tak przykładowo, jakie może być, prawda, menu, słowa kluczowe, ponownie, gdzie powinny się znajdować. Kolejne przypomnienie o altach, no i właśnie, optymalizacja nie zapewni nam tych wysokich pozycji, jeśli nie będziemy mieć treści interesujących dla tych, na których nam zależy, czyli no, różni to mogą być ludzie, zależne od tematyki.
I tutaj trzeba powiedzieć, że praca związana z optymalizacją to jedna rzecz, natomiast praca związana z przygotowaniem treści to jest rzecz no, odrębna i bardzo istotna, żebym najbardziej. Kolejna informacja, jeszcze żeby pamiętać o tych kategoriach, nie róbmy więcej niż dwóch, no trzy to już chyba za dużo. Dwie kategorie, czyli główna kategoria, podkategoria, w której umieszczamy tytuły artykułów. W ten sposób tworzy nam się struktura taka, powiedzmy, tak jak drzewo, tak jak naturalnie jak drzewo. Główna, pień, boczne, gałęzie, to jest druga, czyli nazwa podkategorii 1 i te drobne to już są artykuły, a to co z nich wychodzi, powiedzmy, że to mogą być zdjęcia. Tu jeszcze raz przypomniałem o poczcie, o kapczy, no, kilka linków dla przykładu, znaczy dla wykorzystania, z których ja w większości korzystam, być może się mogą Państwu przydać. Jakieś podręczne narzędzia, tematyka bezpieczeństwa i na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania?